że jestem teraz w domu świętego Szarbela, niedaleko Rossano Veneto, niedaleko Treviso. I to są osoby prawosławne, które czczą świętego Szarbela, mają teraz czas Wielkanocy, świąt. Zaprosili na obiad. Jest tam zwyczaj, ja pochodzę z Rumunii, jest zwyczaj, że dwie osoby przed rozpoczęciem obiadu mówią sobie życzenie. To jedno też, które rozbrzmiewa: Chrystus zmartwychwstał, naprawdę zmartwychwstał. Ale jest coś, u nas też się to mówi, czego ja nie, u nas w Polsce nie ma. Trzeba będzie uderzyć jajkiem jedno o drugie i to jest właśnie to, ten gest bardzo ważny. Allora, cari fratelli sorelle, sono in una delle case di preghiera di San Charbel, dove c'è cattolico, rumena, stanno, hanno preparato pranzo, come nella tradizione della chiesa ortodossa, proviene da Romania, diciamo Nostra Giulia. C'è la tradizione, anche in Bologna, quando Pasqua prendiamo uovo, scambiamo pezzo per ciascuno e diciamo l'auguri e uno mangia quel pezzo dell'uovo, la nuova vita. Ma in Romania cosa c'è? Cosa si deve fare con quell'uovo? Cosa? Deve spaccare. Trzeba rozbić to. Więc proszę, allora fai vedere. Ona teraz pokaże, lei vede, in Romania si spacca l'uovo, si dice Cristo risorto, ma in quale modo voi vedete? No, dimmelo tu, Cristo. Cristo risorto, alleluia. È vero che è risorto. Padre, è risorto. A więc moi drodzy, zobaczcie, a więc oni mówią, komu się to jajko nie rozbije, jest mocniejszy, chyba duchowo, spiritualmente o fisicamente, a mówią, że jeżeli sei qualcuno non si rompe, significa che più forte, dicono spiritualmente, anche di corpo, jeżeli się to mniejszy, się nie rozbiło, i mówią, temu, komu się tu nie rozbija, to jest mocniejszy duchowo i fizycznie. Fizycznie może, ale nie wiem, czy duchowo, ale niech tak będzie. Chrystus jest sam. Amen. Grazie. Cristo è risorto, alleluja. È vero che è risorto. Aha. Sempre padre. Ja cały czas mocno. Cristo è risorto. È vero che è risorto. No, ecco così. No, no, è suo, suo. No, io ancora. Moi drodzy, jeszcze, widzicie, moje jajko w ogóle nie pęka. I mówią, ja nie mogę zjeść tego jajka. Bo mówią, że ten, który jest mocny duchowo i właśnie taka jest tradycja, no on nie może tego jajka zjeść. Szukam kogoś, kto ma, kto nie jest taki mocny, ale może się uda. Cristo risorto, alleluja. Alleluja. No così. Nareszcie! Nareszcie! Pancheroi così. To jest taki piękny. Allora ho fatto contrario. Moi drodzy, i tak jest. Allora qualcuno che non si rompe, non mangia perché è forte. Finalmente c'è qualcosa che può mangiare. Olio. Sale, basta olio. Grazie.